ten okazały puchar w sobotę trafi do zwycięzcy pierwszych otwartych mistrzostw oldboyów ziemi słupskiej, a moim i Państwa gościem jest Józef Konecki, szef futbol klubu Oldboye Słupsk, organizator tych mistrzostw. Dzień dobry. Dzień dobry. Ile drużyn zobaczymy i gdzie zobaczymy? Przede wszystkim będzie to 7 drużyn, które będą rywalizowały na stadionie przy ulicy Wodnej w Kobylnicy. 7 drużyn z całego słupskiego regionu. Tak, to jest po prostu 2 drużyny z Ustki, czyli gminy Ustka, Ustka, nasi przyjaciele, Team Adamski z Gałęzi Nowa, i jeszcze No Name ze Słupska. Pan też zagra? Niestety od 3 miesięcy, 4 borykam się z kontuzją. Niedługo przejdę zabieg, gdzie po prostu mam nadzieję, że już w nowym roku wyjdę na boisko. Oldboye to zawodnicy, bo panowie będą tylko grali. Tak, czekamy też na panie oczywiście. To zawodnicy w jakim wieku? Od kiedy jest się oldboyem w piłce nożnej? Oldboyem jest tak przyjęte, że kto skończył 35 lat i już może być oldboyem. Ale są też przepisy takie umowne, 37 kiedyś było. My tą rywalizację przyjęliśmy, że około 40 lat. Kto się zbliża do 40 lat, może się czuć oldboyem i może uczestniczyć w tych rozgrywkach. To pomysł na życie, pomysł na czas wolny? Ten rok jest wyjątkowy, powiedzmy sobie szczerze, i będzie dalej wyjątkowy, no, w tym słowa znaczeniu, gdzie wiele imprez się nie odbędzie. Jest to, ten pomysł powstał w ciągu 2 tygodni, chcemy go zrealizować, żeby jednak pokazać, że przeciwdziałamy temu, co się dzieje, żeby ludzie się spotykali, nie zamykali się w domu, a z drugiej strony jest to taka wspaniała rywalizacja, bo przeważnie oldboye to są byli piłkarze, którzy grali kiedyś i nadal mają piękny kunszt, umiejętności, i inni młodzi po prostu mogą z tego skorzystać, podpatrywać. Mówimy o reżimie sanitarnym, ale będzie można Was podglądać, zawodników, podglądać, dopingować? Oczywiście, że tak. Reżim jest reżimem, ale to nie zwalnia. To jest impreza na powietrzu, czyli powiedzmy, to jest mniejsze zagrożenie. My tam staramy się zabezpieczyć wszystko, żeby je było. No nie mamy po prostu wpływu na to, bo ludzie, tak wiadomo, że mogą się gdzieś tam spotkać z kimś innym. Nikt nie wie, co jest, co nas czeka, ale będą po prostu reżim sanitarny, będzie dezynfekcja, wszystko jest ładnie przygotowane, no ale po prostu nie można się zamykać. Ja uważam, że trzeba iść naprzód, trzeba po prostu jednak walczyć z tym wszystkim, pokazując, że wiele rzeczy można. To od której będzie można zawodników dopingować? Od godziny, zbiórkę mamy o 9.15, o 10.00 jest uroczyste otwarcie przez pana wójta Kulińskiego. Będzie też kilku gości, bo to już jest, w zasadzie to będą takie 3 imprezy złożone. Bo... No właśnie, bo brzęczą te medale, one są nieprzypadkowo. Nie są przypadkowo. To jest medal, oczywiście te medale zostają dla państwa, bo zawsze z każdej wizyty musi po prostu pamiątka jakaś być. To jest pamiątka z tego meczu, który był 15 sierpnia Świętej Wojny Słupsko-Szalic z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego w Polsce. Ten medal to jest podsumowanie takiej, zorganizowaliśmy letnią akcję spotkania z olimpijczykami ziemi słupskiej. Był turniej w Obiezie w Słupsku i u nas jest zakończenie. I to jest taka po prostu pierwsza edycja. Chcemy ją na stałe wpisać w kalendarz sportowy ziemi słupskiej. A ten medal to jest za pierwsze miejsce dla jutrzejszych zwycięzców pod patronatem pana marszałka województwa Mieczysława Stuk, pana starostę Lisowskiego, pani prezydent Danileckiej wojewódzkiej i pana wójta Kulińskiego. A też będzie po prostu, my należymy do zrzeszenia LZS i też jutro zaszczyci obecnością pan prezes Piechna. Czyli po prostu, no będzie, staramy się, żeby oprócz tej rywalizacji byli też znamienici goście, co daje powagę i rangę tego całym takim turniejom. A ja wrócę do gości, na których też państwo organizatorzy czekają, czyli na kibiców. Wstęp jest wolny. Wstęp jest wolny. Oczywiście jest to piękny stadion w Kobylnicy, nowa murawa z oświetleniem, ze wszystkim. Każdy może przyjść, popatrzeć. No też po prostu później się spotykamy tradycyjnie po turnieju. Jest takie wspomnień, jest taki po prostu kącik rywalizacji, jest po prostu gdzieś każdy jakąś karierę zawodniczą miał i wówczas wracamy do tych, bo trzeba działać przeciw zapomnieniu, bo wiele, pamięć ludzka jest ulotna, ale zawsze gdzieś to młodym pokoleniom trzeba coś przekazać dobrego i pozytywnego. Jeszcze mają państwo troszkę czasu, żeby przygotować szaliki, transparenty, banery i dopingować swoich już w sobotnie przedpołudnie, a właściwie poranek. Bardzo dziękuję panie Józefie za spotkanie i trzymam kciuki za pogodę.
Pogoda dla Oldboyów to pogoda nie ma znaczenia, bo my graliśmy i w zimę, gramy przez cały rok. Były mrozy 26-stopniowe i śniegi metrowe po prostu, bo to na przełomie już kilku dekad się gra. Dla mnie przeszkadza. My wychodzimy, gramy, walczymy, bo tak jak kiedyś walczyliśmy, nic się nie zmieniło. Ambicja, zapał, werwa jest zawsze. I to jest ten pozytywizm, którym staram się zaszczepić każdemu. Chociaż powiedzmy szczerze, różnie to bywa. Tacy to Oldboye pełni energii, co udowodnią podczas mistrzostw. Dziękuję bardzo. Moimi Państwa gościem jest Michał Jankowski, prezes STK Czarni Słupsk. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Gdy my tutaj rozmawiamy, zawodnicy drużyny Grupa Sierleccy Czarni Słupsk jadą na drugi koniec Polski do Krosna, bo tam w sobotę rusza ich pierwszy mecz w tym sezonie pierwszej ligi. Zgadza się. Od 2 godzin jesteśmy w podróży. Jedziemy po pierwsze, mam nadzieję, zwycięstwo. Bardzo trudny mecz, bardzo trudny przeciwnik. No i bardzo daleka podróż. Krosno, drugi koniec Polski. Ciężka przeprawa na dzień dobry, ale taki jest sport. Potrzebne to jest tam, żebyśmy właśnie powalczyli w końcu, bo mogę powiedzieć tak, w mojej ocenie okres przygotowawczy, wszystkie sparingi było za lekko i za dobrze i trochę trzeba trochę powalczyć. No i mam nadzieję, tak jak mówię, że wracamy z 2 punktami z Krosna. Zobaczymy. Bo też i oczekiwania zarówno państwa, działaczy, jak i samych zawodników, ale przede wszystkim kibiców są takie, żeby wrócić do Ekstraklasy. No gdzieś tam to jest wszystko ukierunkowane tak naprawdę na życzenie oczywiście słupskich kibiców, tak? Oni za tym tęsknią, oni tego chcą. Niemniej no to jest proces, tak? No gramy, to będzie 3. sezon w pierwszej lidze. No proszę zwrócić uwagę, jak wiele się udało zrobić przez te 3 lata. No, wywalczony brązowy medal, srebrny medal w zeszłym sezonie, ale przede wszystkim odzyskanie zaufania dla sponsorów, dla biznesu słupskiego, ale też i w oczach kibiców, tak? No, zostaliśmy, mogę to powiedzieć, mam nadzieję, pokochani przez kibiców, tak? I oczywiście presja jest, natomiast świat się nie zawali, jak nie awansujemy w tym roku, tak? Mamy na to czas. Dojrzewamy do tej decyzji i wszystko robimy, żeby to się udało. Pamiętajmy, że sam awans to nie wszystko. Potem trzeba się utrzymać na odpowiednim poziomie w Ekstraklasie, a więc za tym idą też przede wszystkim finanse i to jest już moja rola, żeby to stopniowo, że tak powiem, budować, poszerzać grono sponsorskie i coraz większą tą piramidkę tworzyć. Udaje nam się to. Tu, panie prezesie, właśnie, zatrzymajmy się na chwilę, bo jeszcze tydzień temu mówilibyśmy o drużynie po prostu Czarnych Słupsk, a dzisiaj mówimy o drużynie Grupa Sierleccy Czarni Słupsk. Zgadza się, no pozyskanie sponsora tytularnego z pewnością dodaje nam troszeczkę skrzydeł, tak? I daje nam stabilizacji. Stabilność nam daje, tak, w codziennej egzystencji. Niemniej umowa jest 5-letnia, więc to jest ten plan minimum, tak? Kiedy się musimy znaleźć w Ekstraklasie. Czy to się wydarzy w tym roku? Mam taką nadzieję. Może za rok, może za 2, kto wie, ale to się wydarzy, tak? Będziemy robili wszystko, żeby to miało miejsce. Natomiast pamiętajmy, że finanse to jest jeden aspekt, a druga rzecz to jest oczywiście aspekt sportowy, ten najpiękniejszy w tym wszystkim, którego nie możemy rozpisać sobie na kartce i wywróżyć. I to jest piękno sportu właśnie. Będziemy walczyli, ale życie pokaże, co się nam uda osiągnąć sportowo. Bo my, słupscy kibice naszych koszykarzy w hali przy ulicy Szczecińskiej, zobaczymy kiedy? Już w sobotę 3 października o godzinie 18. Podejmować będziemy Beniaminka pierwszej ligi, zespół DK Pelplin, w składzie którego wystąpi nasz zeszłoroczny zawodnik, m.in. Marcin Dudkiewicz. Ale już mogliśmy widzieć zawodników niedawno podczas turnieju o Puchar Prezydent Miasta Słupska, który to turniej nasi wygrali. Tak, no natomiast no, miejmy na uwadze to, że jednak były to mecze towarzyskie, sparingowe, turniejowe. One się rządzą innymi prawami. Oczywiście graliśmy. Ale można się sprawdzić na parkiecie. Można się sprawdzić. Graliśmy przed słupską publicznością. Dosyć, no muszę to powiedzieć, łatwi przeciwnicy, przede wszystkim zespoły dwuligowe, 2 zespoły z drugiej ligi.
No i wspomniany przed chwilą przeze mnie zespół DK Pelplin również. I tutaj już był taki mecz naprawdę punkt za punkt z emocjami takimi, jak kibice oczekują. I tutaj wyszliśmy zwycięsko z tego. Niemniej w całym okresie przygotowawczym zagraliśmy też dwa sparingi z bardzo wymagającymi przeciwnikami, bo zmierzyliśmy się z ekstraklasową Polfarmą Starogard Gdański i wyszliśmy bardzo podbudowani po tym sparingu, bo wygraliśmy dosyć łatwo i naprawdę z dużą przewagą. I w zeszłym tygodniu nasz ostatni sparing, mecz wyjazdowy do Torunia i zmierzyliśmy się z potentatem ekstraklasy Polski Cukier Toruń. Przegraliśmy ten mecz po pięknej walce, raptem 5 oczkami, co naprawdę wygląda bardzo optymistycznie i cieszy przed nadchodzącym sezonem. Czyli chęci walki, głodu, sukcesu naszym chłopakom odmówić nie można. Absolutnie. Myślę, że drużyna jest tak skompletowana w tym sezonie. Mantas wykonał świetną robotę, wspierany przez Łukasza Seweryna jako asystenta. No i cały zarząd też tutaj, nie ukrywam, jakby współuczestniczył w tym całym procesie. Zawodnicy tegoroczni to jest tak naprawdę, jak Mantas to określa, może nie aż tak utalentowani wszyscy razem, jak było to w latach poprzednich, ale tworzą wspaniały komityw ludzi, jak pan redaktor przed chwilą określił, głodnych sukcesu, kolokwialnie mówimy, gryzących parkiet. Nie ma łatwych punktów dla przeciwników, nie ma straconych piłek. Także tu jest naprawdę fantastyczna walka i krew i pot na parkiecie. A koszykówka to sport drużynowy. Absolutnie, dlatego oczywiście zawsze gwiazda w drużynie ciągnie wynik, natomiast wygrywa zespół i naprawdę myślę, że cały ten team, który mamy w tym roku, naprawdę będzie walczył o wysokie cele. Niemniej gwiazdy oczywiście też mamy w zespole, tak, bo chociażby nasz rozgrywający Adrian Kordalski to jest najlepszy rozgrywający ubiegłego sezonu, najlepszy asystent pierwszej ligi, więc to jest taki mózg, przedłużenie ramienia naszego trenera, więc jest kim grać naprawdę. A nowi zawodnicy, kogo zobaczymy na parkiecie debiutującego? Debiutującego w Słupsku, tak? W Słupskiej drużynie. No, przede wszystkim trzeba tutaj wymienić Dawid Słupiński na pozycji numer 5. To jest zawodnik z przeszłością grający w Ekstraklasie. Śmigielski również grał w Ekstraklasie. To naprawdę są bardzo klasowi zawodnicy i nie bojący się niczego. Widziałem naprawdę, jak walczyli z Toruniem i nie widziałem tam różnicy klas, tak bym powiedział, tak, pomiędzy naszym zespołem a przyjezdnymi. Jest Hubert Pabian, który kiedyś w Słupsku się jako młody chłopak pojawił, prowadzony przez jeszcze w naszym zespole juniorów, tak, jako 16-latek do nas trafił. Pabian był MVP ligi pierwszej przed bodajże 2 laty, więc naprawdę chłopak z bardzo dużym potencjałem, chłopak 30-letni, ale chłopak tak do tego uzupełnienie tak naprawdę, no trudno tutaj wszystkich wymienić, ale no chociażby Damian Pieloch, fantastyczny strzelec, potrafiący obrócić szale meczów w pół minuty i oddać 2-3 celne trójki i wszystko inaczej się układa. Także naprawdę tutaj jest kim potencjał. Grać. Jest absolutnie. No i Słupszczanie. Z tego jesteśmy dumni, mamy w składzie 6 zawodników ze Słupska. To jest też takie jakby troszeczkę już nasze tu dbanie o własne podwórko. Cieszymy się, że nasza piramida szkoleniowa, naszych kilkuset chłopców, którzy trenują od 10 latków po właśnie seniorów, widzą, że jest ten cel na końcu, że można ciężką pracą osiągnąć sukces i pojawić się w pierwszej drużynie i wyjść przed własnym parkietem, przed własną rodziną, kolegami, znajomymi. Tak, to jest piękne chyba w tym wszystkim. A piękne będzie jeszcze bardziej, jeżeli Państwo będą tego wszystkiego świadkami. Zapraszamy do śledzenia tego, co dziać się będzie w sobotę w Krośnie, a w przyszłą sobotę mam nadzieję, że tradycyjnie hala Gryfia będzie na kolor czerwony. Czerwony. Na koniec zapowiadany kulturalny temat. Moimi i Państwa gośćmi są Kacper Wojcieszek, dyrektor artystyczny Teatru Adria z Koszalina i Daniel Klusek, o dziwo, dzisiaj gość. No właśnie, panie reżyserze, Daniel nam ucieka, znika, jakieś ma tajemnice. Co się dzieje? Co się w tym Koszalinie dzieje, że go tak tam gna?
Szykujemy super produkcję muzyczną, musical o wielkim tytule, jakim jest Bodyguard. A na podstawie filmu z Whitney Houston i Kevinem Costnerem dostaliśmy licencję jako jedyni w Polsce od amerykańskich producentów filmu z Whitney Houston, którzy sami musieli dokonać wyboru, że możemy to wystawiać, więc Daniel tutaj ucieka do nas na tą super produkcję, w której będzie brał. Widać, że on będzie bodyguardem. No, prawie, blisko bodyguarda. Zaraz, Daniel, opowiesz o swojej roli. Chciałabym zapytać też o sam teatr, bo to właściwie będzie inauguracja, prawda? Dokładnie już 26 września otwieramy wrota naszego teatru. Było tam stare kino, teraz będzie teatr muzyczny. Bardzo się cieszymy, już się nie możemy doczekać. 8, prawie 9 miesięcy pracy remontowej, 3 miesiące prawie prób. No, jest naprawdę bardzo dużo pracy, już się nie możemy doczekać tego. W trudnym czasie koronawirusowym, więc jak sobie radzicie? Dokładnie. No, nie ukrywajmy, był to ciężki czas. Gdzieś tam człowiek się w pewnej chwili, przez chwilkę dosłownie załamał, ale podnieśliśmy głowę do góry i pracowaliśmy po prostu tak jak dotychczas i mam nadzieję i jestem w sumie pewny, że to wszystko fajnie pójdzie. Aktorzy zdyscyplinowani. Jak najbardziej, tak, ciężko pracują. Czasami już wczoraj siedzieliśmy do 23, przedwczoraj również. Dużo pracujemy, nie narzekają, robią to, co im każe i bardzo dobrze sobie radzą. Diana Glinecka ze Słupska, Daniel Klusek ze Słupska. Na razie będzie premiera w Koszalinie. Daniel, my Cię w jakiej roli tam będziemy mogli zobaczyć? Ja będę grał przyjaciela i trochę opiekuna głównej bohaterki, czyli Rachel Maron. W tej roli żona Kacpra, Magdalena Łoś-Wojcieszek. Fenomenalny głos, bo to, co jest siłą tego spektaklu, to właśnie głosy. Magda, Ula Laudańska, która wygrała casting, bo trzeba Państwu wiedzieć, że do tego spektaklu przyjechali ludzie dokładnie z całej Polski, bo mamy Pawła, który będzie grał kilka scen między innymi ze mną, który jest z Krakowa, przyjechał z Krakowa, bo tam skończył szkołę teatralną. Jest tytułowy bodyguard Filip Łach, który przez Gdynię przyjechał do Koszalina z Rzeszowa. Tutaj śmialiśmy się, jak nazywają się u nich tam temperówki i dokąd oni wychodzą, czy na dwór, czy na pole. Filip powiedział, że wychodzi na zewnątrz. Także są ludzie z całej Polski, również stąd ze Słupska jest grono aktorów, tancerzy, bo Kacper oprócz tego, że reżyseruje, to jeszcze tańczy. Mamy tak na dobrą sprawę cztery kompletnie różne, choć czasem przenikające się bardzo mocno składy, bo jest grupa aktorska, jest grupa wokalna, grupa taneczna i jest grupa muzyczna. To właśnie jest zespół, który siedzi kilka metrów nad nami. Bodyguard, ogromne przedsięwzięcie filmowe. Jak się mierzyć z takimi postaciami jak Whitney Houston, jak Kevin Costner, jak to cały film, całe wydarzenie, jak się z tym mierzyć, jak nie, na pewno nie chcecie równać, chcecie coś swojego wnieść, jak to będzie wyglądało? Jeżeli chodzi o sam scenariusz i historię, jest wiadomo, opowiada o tym samym, natomiast zostało trochę to dodane różnych rzeczy, których nie było w filmie, na przykład poznamy bliżej siostrę Rachel Maron. I no nie ukrywajmy, zawsze zaczynamy od czytania scenariusza. Gdzieś tam w głowie, już w trakcie czytania scenariusza wymyślam sobie już mniej więcej, jak będzie scena wyglądała, światła. I no nie ukrywajmy, jest to wielkie przedsięwzięcie i wielka jakaś taka mobilizacja dla nas, żeby no pokazać to w jak najlepszym świetle i jak najlepszej muzyce. I tak jak Pani tutaj powiedziała, jest to bardzo duże przedsięwzięcie i bardzo duży wokalny problem, w cudzysłowie oczywiście, bo nie ukrywajmy, Whitney Houston no to jest jedna jedyna. Natomiast mogę na spokojnie powiedzieć, że naprawdę bardzo, bardzo dobrze sobie wokaliści nasi poradzili, jak również tancerze i zespół muzyczny. To trzeba to zobaczyć. Kiedy? Trzeba zobaczyć to na pewno. 26 września jest premiera, natomiast 26 i 27 września już cały się wyprzedał w godzinę. 3, 4, 5 października również gramy, już też nie ma biletów, ale gramy jeszcze cały październik, więc jest szansa dostać pojedyncze bilety, natomiast trzeba się spieszyć, bo naprawdę bilety schodzą bardzo szybko.
Daniel, jeszcze ciebie zapytałam, jak ty trafiłeś do tego zespołu? Ja z Kasprem znamy się, my się znamy już dobrych kilka... Po znajomości. Trochę tak. Że są ważne znajomości. Znamy się już wiele lat, bo Kacper jest jednym z najlepszych w Polsce tancerzy i między innymi tańczy układy Michaela Jacksona. Tak się poznaliśmy, bowiem Kacper na wielu wydarzeniach, które prowadziłem, był zapraszany jako gość specjalny. I tak się poznaliśmy. Kilka lat temu Kacper zaczął tworzyć również własne produkcje, czyli musicale, bo Bodyguard nie jest jego pierwszą produkcją. Był wcześniej Grease, była Mamma Mia, Shoulesk ostatnio i Kacper zaprosił mnie do Grease. Przez chwilę tam byłem, nawet pojechaliśmy do Białego Stoku. I teraz zadzwonił do mnie Kacper. Kilka miesięcy temu. Daniel, czy poprowadzisz nam premierę? Z przyjemnością to zrobię, bo wiedziałem, że to będzie fantastyczne wydarzenie. Po 2 tygodniach dostałem kolejny telefon od Kacpra. A może byś chciał zagrać w tym spektaklu? Pomyślałem sobie, powiedz o której i gdzie mam być, a będę. No i tak od kilku miesięcy, jedną nogą w Słupsku, drugą w Koszalinie, do czego i Państwa zachęcam. Ja byłem tam w Koszalinie w ostatnich kilku miesiącach kilkadziesiąt razy, więc Państwo ten jeden raz na wyjątkowy spektakl mogą też Koszalin odwiedzić. Tak jest, serdecznie zapraszamy. Mam nadzieję, że właśnie wielu słupszczan już wykupiło te bilety i zobaczy to przedstawienie, ten musical. Jak nie, no to szukajcie Państwo Teatr Adria Koszalin. Być może jeszcze jakieś pojedyncze bilety gdzieś tam się uda zdobyć. Region Słupski wiemy, że już bilety kupuje, także to jest wydarzenie środkowo-pomorskie, powiedzmy sobie tak. Tak jest. Trzymam mocne kciuki. Powodzenia i dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dzięki wielkie. Dzisiaj wielokrotnie przez głowę przeszła mi taka myśl, że wciąż mamy lato, ale niestety jest już jesień. Pogoda troszeczkę się popsuje. Ale mimo tego nie rezygnujcie Państwo z tych ciekawych wydarzeń sportowych i kulturalnych, które w dzisiejszym programie zapowiadaliśmy. Serdecznie Państwa zachęcam do udziału. Jutro też ciekawe imprezy w Społowie. No cóż, jesień nadchodzi, ale imprezy trwają. Nasz program również będzie trwał. Za tydzień kolejny odcinek. Zachęcam już dziś do oglądania i do zobaczenia.